Cześć, dzień dobry dziewczyny i chłopaki. Ja właśnie zrobiłam sobie drinka, miałam nic nie nagrywać, nawet nie byłam pewna, czy mam baterię naładowaną. Drinka, czekajcie, zaraz skończę jedno, bo zaraz mnie ktoś posądzi, że piję na vlogu. Woda i cytryna. Drinka bezalkoholowego. Uwielbiam tę wodę, setki razy już to mówiłam, ona jest na przykład w Lidlu, jest przepyszna. Dla mnie, jak chodzi o wodę niegazowaną, to jest najlepsza woda niegazowana. No i ten sok z cytryny też uwielbiam, teraz mam jakiś inny, inna firma, Natura, ale też 100% ekologiczny. No, dajmy spokój z tym ekologiczny, ale wiecie o co chodzi, nie? Przepyszna taka orzeźwiająca lemoniada, jak ktoś jeszcze lubi sobie dodać miodu, czy czymś innym posłodzić, czy wrzucić jakieś owoce, to w ogóle bajabongo. Dziewczyny i chłopaki, tak sobie siadłam i w ogóle jak wyszłam na górę, to poczułam, że jestem cała mokra, bo bardzo szybko jechałam, wracałam do domu i tak przypedałowałam, bo wiecie co, jak ruszałam, to zbierało się na burzę, teraz kropi. Ja po pierwsze wiedziałam, że mam pranie na balkonie, a po drugie nie chciałam zmoknąć, więc tak przycisnęłam gaz do dechy. Wiatr wieje, więc chłodzi, ale jak się zatrzymałam pod blokiem, to dopiero opadłam z sił. W każdym razie muszę Wam powiedzieć, że tak sobie pomyślałam, że jakie to jest szczęście, że człowiek wraca do swojego domu i ma w nim lodówkę pełną jedzenia, może zrobić sobie coś do picia, położyć się, odpocząć, coś pooglądać, zrelaksować, nawet wyjść z psem. Wiecie, ja tak narzekam, o Jezu, jestem taka zmęczona, a tu jeszcze Brunek na mnie czeka. To znaczy fajnie, że czeka, ale dzisiaj, wiecie, po tym moim maratonie to no nie chciało mi się, no co Wam dużo powiem. Ale Brunek to mój taki drugi synek, więc wiecie, no etat matki. Także tak właśnie chciałam powiedzieć, że doceniać trzeba takie bardzo proste rzeczy, bo kiedy je mamy, to ich często nie doceniamy, bo to jest normalne, tak? Otwierasz lodówkę, bierzesz sobie coś do jedzenia, robisz sobie kanapki, czy jajecznicę, czy cokolwiek, otwierasz butelkę wody, pijesz, siadasz w wygodnym fotelu, bierzesz prysznic, no i możesz nawet wyjść z psem na spacer i to też jest coś, co trzeba doceniać. Ale no, w takim codziennym pędzie bardzo często lubimy narzekać, a to zmęczona, a to mi się nie chce, a to pada, a to coś tam. A dlaczego o tym mówię? Bo przeżyłam dzisiaj coś, co mnie po prostu mega pokonało. I ostatnio Wam mówiłam, że jestem bardzo taka silna psychicznie i nie dam się i cokolwiek by się nie działo, to walczę do ostatniego po prostu słowa i kroku. No i szybko się nie poddaję. Ale dzisiaj po prostu się poddałam psychicznie i przez chwilę było mi bardzo ciężko. Bo tak sobie pomyślałam, że nie trzeba żadnych wojen, niczego takiego na świecie. Wystarczy to, jacy ludzie na tym świecie są. I co człowiek może zrobić dla drugiego człowieka lub czego nie zrobi dla drugiego człowieka. A czasem właśnie to, co robi, jest ohydne. Ohydne, paskudne, złe. I w ogóle nie powinno się wydarzyć. Wiecie co? Wypiję to jednym haustem, usiądę w wygodnym fotelu i opowiem Wam tę historię. No bo myślę, że takie rzeczy, o takich rzeczach po prostu trzeba mówić. W zasadzie to usiadłam sobie na kanapie, bo tutaj będzie mi też bardzo wygodnie. I wzięłam mój kalendarz, bo chciałam do niego dzisiaj zerknąć. Chciałam zerknąć, bo czasem ten kalendarz podpowiada, albo on jest tak mądry i bardzo często rezonuje z tym, co aktualnie dzieje się danego dnia. No ale dzisiaj mam, u mnie dzisiaj jest środa i mam coś takiego. W miesiącu rozkwieconej nadziei ubieram się tak, jak brzozy w zieloną sukienkę i idę dalej przed siebie, w stronę słońca. Szukaj światła, to pomoże wyjść z ciemności. No i niektórzy ludzie niestety są w takim mroku i w trudnym okresie swojego życia. Ja nie oceniam, dlaczego ktoś na przykład jest bezdomny. Wiadomo, zawsze można zmienić swoje życie. Ale wiecie, to się tak łatwo nam mówi, ale jak ktoś nie ma adresu, więc ciężko jest mu znaleźć pracę. I tu przychodzi z pomocą drugi człowiek. Bo ten drugi człowiek, który jest gdzieś tam w dobrym miejscu w swoim życiu, może wyciągnąć dłoń do takiego człowieka, może, nie wiem, dać mu tę pracę, może go zabrać do siebie, żeby się, nie wiem, umył. Wiecie, są setki możliwości. Najgorszą możliwością jest danie pieniędzy, wiadomo, bo taki człowiek
no co zrobić z tymi pieniędzmi? No po prostu albo je przeje, albo w najgorszym wypadku przepije, przepuści, no i dalej ich miał nie będzie, tak? Więc tu potrzeba innego rodzaju pomocy. I ja dzisiaj próbowałam jednemu człowiekowi pomóc w bardzo prosty sposób. Nawet nie chciałam mu pomóc, bo nawet ja go nawet nie widziałam. Słuchajcie, prowadziłam rower, bo byłam w miejscu, gdzie aktualnie nie można jechać rowerem, tylko trzeba po prostu, wiecie, go tam prowadzić, tam nie ma ścieżki. I rozglądałam się, gdzie by go tutaj sobie zapiąć. I zaczepił mnie pan. Pan, który jest bezdomny, bo to było widać. I zapytał mnie, ja byłam pewna, że on będzie chciał kasę ode mnie. A on mówi, że ma do mnie taką bardzo, jak on to nazwał, dziwną sprawę, prostą sprawę, jakoś tak powiedział, już nie pamiętam. Czy bym mu nie kupiła jedzenia? A on stał pod barem. I ja w pierwszej chwili, tak wiecie, oszołomiona, bo naprawdę byłam przekonana, że on chce ode mnie jakąś kasę. I ja mówię, że oczywiście. I tak patrzę, że jesteśmy pod tym barem i mówię, dobrze, to wie pan co, ja tylko zapnę sobie rower i coś panu zaraz kupię. On nie chciał ode mnie kasy, słuchajcie, nie chciał kasy do ręki, on zapytał mnie, czy ja mu kupię coś do jedzenia. I kiedy ja ten rower zapinałam, to on tak stał z boku, podszedł do mnie i mówi, i coś do picia. I ja powiedziałam, że dobrze. I ten bar znajduje, no mniejsza z tym, jaki to jest bar, może na razie to zostawię dla siebie. I ten bar znajduje się w takim miejscu, gdzie przed barem jest, są stoliki, parasolki i tam można usiąść na takim jakby podejście. I ten człowiek usiadł, ja weszłam do tego baru i głupia idiotka powiedziałam, że chciałam zamówić jakąś zupę i coś do picia, dla tego pana, wiecie, bo pomyślałam, że ja to zamówię i po prostu kelnerka doniesie to, czy nie wiem, czy oni tam wołają, czy donoszą, doniesie to temu panu i powiedziałam, że dla tego pana, który siedzi tutaj przy tym stoliku. A obok tej pani, która obsługuje, stał, teraz już wiem, że szef tego baru. Słuchajcie, to co się zadziało później, to przerosło moje najgorsze oczekiwania, że człowiek potrafi się tak zachować. Wszyscy goście, którzy siedzieli w tym barze, to słyszeli i widzieli. Ludzie po prostu kiwali głowami, otwierali usta ze zdziwienia i myślę, że to była ich ostatnia wizyta. Ten koleś wypadł za tego baru i po prostu przegonił tego człowieka, krzyczał, że od niego śmierdzi i że on jest tutaj któryś raz z kolei i go już nie pierwszy raz wyrzuca i on ma natychmiast opuścić jego bar. Ja byłam w totalnym szoku. Ja stałam, jakbym się po prostu wczoraj urodziła. Nie wiem, jak mam to skomentować. Strasznie było mi przykro i strasznie było mi szkoda tego człowieka, który po prostu patrzył się, zabrał jakąś torbę, miał ze sobą torbę, coś mówił pod nosem i wyszedł stamtąd. Ja byłam w takim szoku, że za nim nie poszłam. Jak potem stamtąd wyszłam, to jego już nie było. I jest mi strasznie przykro, bo ja bym mu po prostu dała kasę i niech by on sobie tę zupę gdzieś tam kupił, czy nie wiem, coś do jedzenia. Ten koleś do mnie podszedł i słuchajcie, zaczął się tłumaczyć, że on jest bardzo dobrym człowiekiem. Słuchajcie, on użył takich słów. Ja się po prostu poryczałam. To nie będę wam ściemniać. Ja się poryczałam, bo dla mnie to jest coś okropnego, bo każdy z nas mógłby być takim bezdomnym i wyobraźcie sobie, że ktoś was w ten sposób traktuje. Nie dość, że życie was skopało po dupie, bo nie wiemy, dlaczego on jest bezdomny, to jeszcze nie macie żadnej pomocy. Nie macie gdzie spać, gdzie się umyć, co zjeść. I jeszcze jakiś was nie nakarmi. I on nie przyszedł go prosić o jedzenie, tylko on, ja chciałam zapłacić za to jedzenie. Słuchajcie, szlak mnie trafił. Po prostu mnie szlak trafił i mam już totalnie dosyć. I ja już rozumiem, dlaczego na świecie jest tak, jak jest, no bo tacy są ludzie. Ale to, co ten koleś do mnie powiedział, to słuchajcie, to mnie dopiero... Co mnie zszokowało, to nie, bo to jakby... Wiecie, ja naprawdę nie chcę nikogo obrazić. Serio, nie chcę... Takie atrybuty tutaj. Nie chcę nikogo obrazić. To chodzi do kościoła, wierzy w Boga. To naprawdę... To nie o to chodzi, tylko to jest kolejna osoba, która mówi mi, że jest dobrą osobą. Wiecie, już same te słowa brzmiały kuriozalnie w jego ustach, bo on
jak idzie do kościoła, to zawsze ma przy sobie kasę, tak pokazywał, ma przy sobie zawsze kasę i zawsze księdzu da. I jak księża na przykład zbierają na to czy na tamto, on zawsze da. No i dobrze, każdy daje na to, na co chce. To są jego pieniądze. Ale ja nie wiem, ja mam takie emocje w sobie, że ja nikomu źle nie życzę. Ale myślę sobie, że ten koleś naprawdę dostanie po dupie. Prędzej czy później to się na nim odbije. Fajnie, że pomagasz, fajnie, że dajesz, ale skoro jesteś dobrym człowiekiem, to powinieneś pierwszy zaoferować mu jeszcze drugie danie. Przyszła jakaś kobieta, zamawia ci, kupuje ci coś, daje ci zarobić. Czy to jest bezdomny, czy to jest, nie wiem, ktokolwiek. A, no i on jeszcze krzyczał, że od niego śmierdzi, nie? Że na zewnątrz? Nie wiem, ale powiem wam, że ja mam dzisiaj już dzień, cały czas o tym myślę i mam dzisiaj dzień stracony. Nie mogę się jakoś z tym... Najbardziej jest mi przykro, że temu panu nie dałam pieniędzy, bo naprawdę powiem wam, że zgłupiałam, zdziczałam i nie wiem jeszcze, co mam powiedzieć. Może go jeszcze kiedyś spotkam. Spotykam często takiego pana, nawet się z nim, tak można powiedzieć, poznałam. On często siedzi u mnie pod blokiem na ławce i ja spacerując z Brunkiem, raz przeszłam, drugi raz przeszłam i wiecie, i po prostu raz podeszłam i ja widziałam, że on pił, ten akurat pił piwo. Był bardzo brudny i zmęczony. I to było tak początkiem wiosny i zapytałam go, czy jest głodny. I on powiedział, że jest głodny. Ja powiedziałam, że kasy mu nie dam, bo miał to piwo, ale mogę zrobić mu kanapki. I jak przyniosłam mu te kanapki, to chwilę z nim pogadałam. I już niejednokrotnie mu coś zawsze naszykuje. I wiem, kiedy jest i po prostu tyle się u mnie nieraz jedzenia wyrzuca. Chleb jest taki, wiecie, niedojedzony, a już nie jest świeży i tyle rzeczy, nieraz jakaś zupa czy coś, więc talerzem zupy czy kanapką zawsze się podzielę, czy wodę mu wyniosę. Naprawdę, słuchajcie, to nie jest dla mnie problem. A ktoś, kto prowadzi bar, o Jezu, no wiecie, chcę, chodzi mi tylko o to, że jesteśmy dla siebie, tak mówię, ogólnie jesteśmy, ludzie to najgorszy gatunek na tej ziemi, tak uważam. Oczywiście nie wszyscy, prawda? Ale niektórzy, jeśli istnieje reinkarnacja, to myślę, że ten pan był kimś bardzo złym w poprzednim wcieleniu i tak mu tutaj zostało. No ale cóż, dobry jest przecież, bo na swój sposób pomaga. Dobra, dziewczyny i chłopaki, to tyle, bo pęka mi głowa i po prostu muszę jakoś odreagować, ogarnąć się. Tak się po prostu z wami chciałam podzielić tą historią. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. I no pewnie większość osób na pewno przyzna mi rację. Wiecie, ja rozumiem, że nie zawsze trzeba dawać kasę, bo nie zawsze to jest... Nie zawsze pomagamy dając kasę na przykład komuś, kto jest uzależniony. Znaczy nigdy nie pomagamy dając kasę komuś, kto jest uzależniony, ale wiecie, miskę zupy. Naprawdę, trzeba zawsze się postawić w czyjejś sytuacji i zawsze, kiedy my mamy aktualnie dobrze w życiu, to nigdy nie można być niczego pewnym. Dzisiaj masz dom, pieniądze, firmę, a jutro to wszystko możesz stracić, więc też możesz być takim bezdomnym. No ale dobra, no. Cóż poradzę, no. Świata nie zbawimy, wszystkich nie naprawimy, ludziom niektórym nie przegadacie, a jeszcze chciałam powiedzieć, że ten pan nie był najmłodszy, więc to nie był jakiś tam młody chłopak, wiecie, który dopiero uczy się życia, to był bardzo dorosły pan. Bardzo dorosły. Podobno starsi dają młodszym przykład. Ale ja już się nieraz przekonałam, że wcale tak nie jest. Dobra, kochani, to trzymajcie się ciepło. Cieszę się, że udało mi się pogadać, bo w sumie miało nie iść nic na kanał. Nie wiem, kiedy pójdzie coś kolejnego, ale postaram się przyjść, coś nagrać. No, mam ochotę robić lody domowe, mam ochotę piec ciasto, ale to wszystko po prostu brakuje mi czasu. Trzymajcie się ciepło.
I co tu jeszcze dodać więcej? Naprawdę, dzisiaj to brakuje mi słów. Buziaki. Do usłyszenia. Pa, pa.